Witam serdecznie. Nazywam się Marta Kotarba i zapraszam w kolejną podróż ścieżkami myśli Toni Wolf. W poprzednim filmie omówiłam cechy psychiczne formy strukturalnej kobiecej psychy, jaką jest matka, którą określić można też mianem Demeter. Sama Toni Wolf pisała w swoim eseju Strukturalne formy kobiecej psychy, że ma świadomość wątpliwego charakteru użytej przez nią terminologii. Dlatego można poszukiwać innych nazw na wyrażenie tych archetypowych form kobiecej psychiki. W dzisiejszym filmie omówię kolejną formę strukturalną kobiecej psychiki, którą Toni Wolf określa mianem hetery, czy też towarzyszki, a którą ja wolę nazywać kalipso. Przypomnę, że w klasyfikacji, z której korzystam, omawiając formy strukturalne kobiecej psychiki według koncepcji Toni Wolf, kalipso to forma leżąca na osi relacyjnej, przeciwstawna do Demeter, o której opowiadałam w poprzednim filmie. Kim była kalipso? To dobre pytanie. Jej postać owiana jest pewną zagadkowością i niedostępnością. Ale spróbujmy uchylić rąbka tajemnicy. Co wiemy o kalipso? Kalipso była nimfą. Osobiście uważam, że nimfy były najbardziej niesamowitymi stworzeniami w mitologii greckiej, zdolnymi do łączenia boskiej magii i wrażliwości ludzkiej duszy. Słowo nimfa z greckiego tłumaczy się jako dziewica. Dlatego łatwo sobie wyobrazić, że nimfy były młodymi i pięknymi kobietami, uosabiającymi różne naturalne siły. Ale nimfy były jednocześnie potężnymi czarodziejkami i wiele naturalnych zjawisk było posłusznych ich mocy. Bez nich kwiaty i drzewa nie mogłyby rosnąć, a rzeki płynąć. Nimfy na pierwszy rzut oka były kruche i delikatne, ale w gniewie mogły pozbawić człowieka rozsądku, co w czasach starożytnych było uważane za najbardziej okrutną karę. Jednak często żałując za swój gniew i swoje uczynki, przedstawiały potem szaleńcowi tajemną wiedzę na temat natury rzeczy. Tak więc za ich sprawą pojawiali się wśród ludzi wróżbici czy wieszczki. Nimfy pozostawały głęboko związane z określonym miejscem, czy nawet określonym drzewem, jak w przypadku Meliad, które zamieszkiwały drzewa jesionu. Warto podkreślić, że nimfy nie stanowiły jednorodnej grupy. Dzieliły się one na różne gromady, w zależności od miejsca zamieszkania. Mamy więc nimfy wodne, najady, leśne, driady, górskie, oready, czy łąkowe, lajmoniady. W mitologii występują także nereidy, okeanidy, syreny oraz atlantydy, w tym hesperydy, czyli nimfy zachodzącego słońca, strażniczki jabłoni o złotych owocach, znane z jednej prac Heraklesa. Jednak najważniejsze i najstarsze z nimf są nimfy wodne, do których właśnie należy kalipso. Podkreślić należy, że nimfy wodne były w łączności z podziemnymi źródłami, z których wiele miało moc leczniczą. Wyglądają więc one niewinnie, zalotnie i delikatnie, ale nimfom wodnym przypisywano różne moce, w tym moc uzdrawiania. Wierzono, że nimfy wodne posiadają tajemną wiedzę i mogą nawet wskrzeszać umarłych.
nimfy wodne były też w stanie przewidzieć los. Co nie jest zaskakujące, ponieważ w czasach starożytnych rzeki i różne źródła były powszechnie używane jako pomoc w przepowiadaniu przeszłości. Naukowcy nadal spierają się o znaczenie Kalipso w życiu Hellenów. Niektórzy eksperci przypisują jej rolę zwykłej nimfy wodnej mieszkającej na ustronnej wyspie, ale inni twierdzą, że temat ten jest o wiele głębszy. Dokładna etymologia imienia Kalipso nie jest znana. Greckie słowo kalyptin znaczy chować, kryć. Z tego słowa wywodzi się też apokalipsa, objawienie, kalypti, taki szczególny rodzaj proroctwa. Sugeruje to powiązanie Kalipso z siłami ciemności, ostateczności, a nawet śmierci. Jeśli przeanalizujemy wszystkie jej cechy oraz atrybuty, możemy śmiało powiedzieć, że Kalipso, bogini mórz, była jednocześnie bóstwem kontrolującym losy, a może nawet śmierć. To tłumaczy pewną izolację jej życia na odległej i zagubionej wyspie, co generalnie jest dosyć niezwykłe dla nimf. Kalipso była uderzająco piękna. Miała różne talenty artystyczne, biegle grała na instrumentach oraz potrafiła tkać płótna o oszałamiającej urodzie. Oczywiście poza tym, jako nimfa wodna, dysponowała wszystkimi ich przymiotami. Słuchały się jej prądy morskie oraz wiatry, a także wszyscy mieszkańcy morza, jak również wiele zwierząt na lądzie, w tym różne gatunki ptaków. To zaskakujące, bo często nawet główni bogowie Olimpu nie posiadali podobnej ilości cech. Niekiedy przyjmuje się więc, że ze względu na tak wielką miłość i podziw starożytnych Greków, olimpijscy bogowie zdecydowali o zesłaniu Kalipso na odległą wyspę. Inne przekazy mówią o tym, że Zeus zesłał Kalipso na wyspę ze względu na to, że wspierała tytanów podczas tytanomachii, czyli walki bogów pod wodzą Zeusa z tytanami o władzę nad światem. Jednak ważne jest to, że Kalipso wcale nie narzeka na swój los. Wręcz przeciwnie, zdaje się ona dobrze czuć w pewnym oddaleniu od olimpijskich afer, blisko natury i czterech źródeł bijących w cztery strony świata. Co ciekawe, nie wiadomo dokładnie, kim byli rodzice Kalipso. Według Homera, Kalipso była córką Atlasa i Plejone, nimfy morskiej. Warto może przypomnieć, że Atlas w mitologii greckiej był jednym z tytanów i został on skazany przez Zeusa za udział w tytanomachii na dźwiganie sklepienia niebieskiego na swoich barkach. Jednak według Hezjoda Kalipso była córką Tetydy, żeńskiego uosobienia siły rozrodczej morza, i Okeanosa, najstarszego syna Uranosa i Gai. Kalipso byłaby więc wówczas jedną z Okeanid, rodzajem nimfy morskiej, która patronuje konkretnej rzece czy morzu. Trwa dyskusja, że może to być zupełnie inna Kalipso niż ta z opowieści Homera, ale być może mowa o tej samej. Wreszcie Apollodorus, filolog, geograf i kronikarz grecki, definiuje pochodzenie Kalipso jeszcze inaczej. Według niego jest ona córką Nereusa, boga morskiego oraz wróżbity, i Doris, Okeanidy, a zatem należałaby wówczas do olśniewająco pięknych
Nereid. Niezależnie od przyjętej wersji pochodzenia Kalipso, na plan pierwszy wysuwa się jej związek z żywiołem wody oraz pierwotne pochodzenie jej rodziców, co powoduje, że uosabia ona siły żywotne przyrody. Pamiętajmy, że nimfy zostały wymienione wśród najpiękniejszych ze wszystkich nieśmiertelnych bogiń, no i oczywiście Kalipso nie była wyjątkiem. Jednakże Kalipso nie pokazywała swojej urody w orszaku którejś z bogiń olimpijskich, jak to czasem czyniły inne nimfy, ponieważ zamieszkiwała w odosobnieniu na wyspie Ogygia. Otoczenie, w którym żyje Kalipso, równie dużo mówi o niej samej. Jest ona w łączności z pewnym rytmem, który obecny jest w przyrodzie. Mieszka w odosobnieniu, w miejscu urokliwym, ale tajemniczym. Jest to niezbadana grota wyspowa, gdzie znajdują się cztery wiecznie żywe źródła z czystą wodą. Dookoła rosną topole, olchy oraz pachnące cyprysy, a także bujne winorośla, fiołki i inne rośliny, gdzie znaleźć można przeróżne gatunki dzikich zwierząt oraz różne odmiany ptaków. Kalipso jest najbardziej znana z roli, jaką odegrała w Odysei Homera, w której zatrzymuje legendarnego bohatera wojny trojańskiej, Odyseusza, na swojej wyspie. Podczas podróży powrotnej z Troi, Odyseusz musiał stawić czoła wielu próbom i udrękom. Ostatnie nieszczęście, jakie spotkało Odyseusza, polegało na utracie jego ostatniego statku i ludzi, kiedy Zeus zniszczył wszystko, by ułagodzić Heliosa. Odyseusz przeżył, tworząc tratwę z resztek swojego statku. Przez 9 dni dryfował i wiosłował, a 10 dnia morze wyrzuciło go na brzeg Ogygi. Nie jest do końca jasne, czy Odyseusz został więźniem Kalipso, czy też nieutulony bohater, wędrowiec sam zdecydował się na relację z boginią. Z późniejszych opowieści Odyseusza, ale pamiętajmy, że to jest jego subiektywna perspektywa, wynika, że był on trzymany przez Kalipso jako zakładnik. Odyseusz, opowiadając o wydarzeniach na wyspie, powie potem, że do tej straszliwej bogini z pięknymi włosami zagnał go demon. Ale jednocześnie podkreśli, że został gościnnie przyjęty, nakarmiony i odziany. Jak czytamy w homeryckiej Odysei w pieśni 12, tak dni 9 się tłukłem, aż 10 nocy przybiłem do Ogygi przy boskiej pomocy, gdzie mieszka pięknowłosa Kalipso, bogini. Gościnnie tam przyjęty, długą bawił przy niej. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, jaka była natura tej relacji. Pamiętajmy też, że Kalipso nie stawia nikomu żadnych żądań. Tak naprawdę ocaliła ona Odyseusza, pielęgnuje go przez pierwsze dni, opatruje rany, karmi. Znamienna w tej całej historii jest też dziewiątka, która, jak już wspominałam we wcześniejszym nagraniu, ma szczególny, rytualny charakter. Jest ona symbolem odrodzenia, duchowości i podróży. W mitologii występowało 9 muz. Według Hezjoda brązowe kowadło spadałoby 9 dni i nocy z nieba na ziemię i tyle samo czasu z ziemi do Tartaru,
Za złamanie przysięgi bogom groziło wygnanie z Olimpu na 9 lat. Wreszcie 9 dni szukała Demeter swojej córki, zanim spotkała Hestię i odkryła prawdę o porwaniu Persefony. Także więc misteria eleuzyńskie trwały 9 dni, o czym opowiadałam w poprzednim filmie, poświęconym formie strukturalnej matki. Ale wracając do historii, Odyseusz przybywa 10 dnia, po tych 9 dniach tułaczki, na urokliwą i magiczną wyspę, na której mieszka Kalipso. Dziesiątka oczywiście również jest interesującą liczbą, bo o ile jeden symbolizuje początek i inicjację, to dziesiątka oznacza koniec, spełnienie, taki rodzaj punktu startowego na ścieżce do urzeczywistnienia czegoś, do samospełnienia. Tak więc Odyseusz nie ucieka z wyspy, wręcz przeciwnie, Kalipso urzeka go swoim śpiewem, tym jak się porusza oraz tka na krośnie. Kalipso jawi się jako rodzaj żeńskiej energii, która ma leczący, wzmacniający charakter. Ważnym aspektem ich relacji zdaje się być bliskość fizyczna, wyrażana na różne sposoby intymność. Chociaż Odyseusz mógł próbować wrócić do domu, z pewnością nie czynił wiele wysiłku, aby samodzielnie oddalić się z wyspy i oddalić się od Kalipso. Dostępne teksty literackie opisują to tak, że w nocy Odyseusz dzielił łoże z Kalipso, a w ciągu dnia siedział na brzegu, patrząc w kierunku Itaki. Kalipso najprawdopodobniej zakochuje się w Odyseuszu i proponuje mu, aby pozostał z nią, a wówczas ona uczyni go nieśmiertelnym. Odyseusz nie przyjmuje tej propozycji, ponieważ ostatecznie postanawia powrócić do domu i oczekującej go żony. Co ciekawe, wspominałam o tym, że Kalipso tka na krośnie, więc warto podkreślić, że Penelopa, oczekująca powrotu Odyseusza żona, również tka. W Odysei czytamy, że tka ona całun śmiertelny dla Laertesa, ojca Odyseusza, i odprawia kandydatów do swojej ręki z informacją, że o kolejnym zamążpójściu pomyśli, gdy skończy tkać ten całun, w nocy go pruje i w ciągu dnia zaczyna od nowa. W ten sposób zwodzi wszystkich naruszających mir domowy adoratorów. Odyseusz po 7 latach, gdzie na marginesie cyfra 7 również wyróżnia się bogatą symboliką i w wielu mitologiach i religiach świata jest symbolem dopełnienia czy łączności czasu i przestrzeni, postanawia on wrócić do Itaki. Nie jest w stanie samodzielnie opuścić wyspy i Kalipso i prosi o pomoc Atenę, boginię, u której ma szczególne względy, która go wspiera. I Atena, bogini mądrości, skutecznie interweniuje u swojego ojca Zeusa w sprawie Odyseusza. I do Kalipso zostaje wysłany Hermes, który przybywa z posłannictwem, z informacją, że decyzją najwyższego z bogów ma ona wypuścić Odyseusza, gdyż jego powołaniem nie jest pozostanie na wyspie. Jako ciekawostkę warto dodać, że Atena, jako bodajże jedyna z bogiń olimpijskich, zajmowała się tkactwem i wyszywaniem, w czym podobno doszła do mistrzostwa i była ona patronką wrzątek i hafciarek. Co więcej, to właśnie Atena nauczyła ludzi sztuki tkania, wyszywania. Mamy więc w tej całej historii trzy figury kobiece, które tkają. Kalipso, Penelope oraz Atenę.
Każda z nich tka co innego i w innym celu, ale jest to taka ciekawa zbieżność w kontekście tej historii. W każdym razie Kalipso przyjmuje rozkaz Zeusa, choć nie pozostawia go bez odpowiedzi, ponieważ wytyka bogom podwójne standardy, podkreśla, że bogowie biorą sobie śmiertelne kochanki, a boginie nie mają takiej swobody. Jednocześnie nie podejmuje ona żadnych podstępnych działań, pomaga nawet Odyseuszowi w opuszczeniu wyspy, daje mu narzędzia, topór oraz siekierę, daje mu materiały doskonałej jakości drewno, aby mógł on zbudować sobie statek i ofiaruje mu różne zapasy chleba, wody oraz czerwonego wina na długą podróż. Nawet obiecuje mu dobre wiatry, które mają go wspomóc w żegludze i w powrocie do domu. Wnikając głębiej w historię Kalipso, odkrywamy różne jej jakości. Pewne wycofanie ze świata zewnętrznego, połączenie z naturą, również ze swoim wewnętrznym krajobrazem. Jest w niej aspekt opiekuńczy, ale zmierzający do tego, aby od czegoś uwolnić. Nie zapominajmy, że ona zaoferowała Odyseuszowi nieśmiertelność i chciała mieć w nim partnera. Zdaje się więc, że Kalipso potrzebuje relacji, aby w pełni poczuć siebie i odczuć swoje cechy, swoje jakości i rozwijać w partnerze też jego własne jakości, rozwijać to, co ma związek z jego światem wewnętrznym. Nastawiona jest więc ona na wspieranie indywidualnych cech partnera, jego indywidualnej psychologii. Kalipso chce mieć towarzysza, lubi seks, chce mieć kochanka i chce budować bliską więź z Odyseuszem. Dla Kalipso ta ścieżka stawania się towarzyszką, partnerką, kochanką jest na pewno łatwiejsza i bardziej zrozumiała niż na przykład dla Demeter. Ważne dla Kalipso jest takie wniknięcie w istotę rzeczy, w istotę relacji oraz dotknięcie wewnętrznego świata, zarówno swojego, jak również bliskiej jej osoby. Toni Wolff tę formę strukturalną kobiecej psychiki określa mianem hetery. Jak to rozumieć? W okresie Grecji klasycznej hetery to były często bogate i wykształcone kobiety, które prowadziły swobodny tryb życia. Ale zarazem były towarzyszkami ważnych osobistości, jak wodzowie, politycy czy filozofowie. A w związku z tym, jako jedyne z kobiet, brały one udział w życiu publicznym. Warto mieć na uwadze, że niemal każda kobieta wyłamująca się swoim zachowaniem z ogólnie przyjętych konwenansów zyskiwała szybko miano hetery. Dla praworządnej, szanowanej mieszkanki Aten obelgą był już fakt, że mówiono o niej cokolwiek. Już samo zwrócenie na nią uwagi godziło w jej i tak kruchy wizerunek. Hetery to były więc kobiety, które buntowały się przeciwko przyjętym normom, chciały być widziane i nie bały się tego. Kalipso również w pewnym sensie to robi, chociaż jednocześnie wycofuje się z tego świata zewnętrznego, ale uwalniając Odyseusza, wytyka właśnie bogom te podwójne standardy. Jednak nie walczy z tym w taki sposób otwarty, nie wojuje z tym, jak to będzie na przykład robić Amazonka, o której opowiem w kolejnym filmie. Wracając do Kalipso, czy też do Hetery, Toni Wolff, charakteryzując tę formę strukturalną kobiecej psychiki, pisze tak. Instynktownie łączy się ona
z indywidualną psychiką mężczyzny lub też swoich dzieci, jeżeli je posiada. Jego osobiste potrzeby, skłonności, a także potencjalne słabości znajdują się w jej świadomym polu widzenia oraz są przez nią stymulowane i wspierane. Pozwala ona zatem odczuć innym poczucie własnej wartości, całkowicie niezależnie od wartości kolektywnych, zbiorowych, gdyż dla własnego rozwoju potrzebuje ona doświadczyć i realizować bliskie relacje, co zakłada rozumienie wszelakich niuansów i głębi. Funkcją tej formy strukturalnej jest przebudzenie indywidualnego życia psychicznego w partnerze i poprowadzenie go przez i poza jego męskie obowiązki w kierunku uformowania pełnej osobowości. Kontrastowo, Demeter dąży do realizacji tego, aby móc wyrażać swoje jakości oraz wspierać partnera w rozwijaniu różnych cech związanych z byciem w świecie zewnętrznym, które zapewniają poczucie struktury, poczucie bezpieczeństwa. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, że Demeter może pominąć takie indywidualne cechy partnera, jego jednostkowość, też może pominąć własną indywidualność i jednostkowość, więc ma taką tendencję do niezauważania, czy też właśnie pomijania takich głębokich, instynktownych potrzeb, zarówno swoich, jak i osób bliskich. Kalipso może zaś zapomnieć, czy też pominąć potrzebę partnera do takiego bycia w świecie na zewnątrz, bycia w określonych rolach, posiadania persony i radzenia sobie z tym światem zewnętrznym. Wydaje się, że ten moment, kiedy Hermes przynosi jej wiadomość o konieczności uwolnienia Odyseusza spod jej uroków, pokazuje Kalipso, że Odyseusz potrzebuje też podbijać świat zewnętrzny i być tam obecnym w różnych rolach, jako mąż, jako ojciec, władca, bohater, co zdaje się doskonale rozumieć oczekująca go Penelopa, która bliżej jest tej formy strukturalnej Demeter, matki. Toni Wolff ujęła to następująco. Jeśli Hetera przeoczy personę mężczyzny czy własnych dzieci lub też ślepo zaakceptuje ją, będzie zmuszona wielbić osobiste elementy psychiki, co może doprowadzić do nadmiernego ich podżegania, a finalnie do stanu, w którym mężczyzna straci ostrość widzenia zewnętrznej rzeczywistości i wówczas na przykład porzuci swoją pracę, aby zostać artystą, lub też rozwiedzie się, mając poczucie, że Hetera rozumie go znacznie lepiej niż jego własna żona. Wówczas Hetera, nalegając na pewne iluzje oraz nonsensy, stanie się kusicielką, będzie bardziej Kirke niż Kalipso. Kirke to wróżbitka i czarodziejka, która uwiodła czarami Odyseusza, a jego towarzyszy zamieniła w świnie. To również bardzo ciekawa postać, ale nie na dzisiejszą opowieść, w której główną rolę gra Kalipso. Spróbuję teraz podsumować cechy psychiczne tej formy strukturalnej, wskazując na aspekty pozytywne oraz negatywne przejawiania się jej. Jeśli więc chodzi o aspekty pozytywne, to należą do nich taka umiejętność inspirowania, wyzwalania i budowania bliskości. Instynktowne zainteresowanie Kalipso kieruje na indywidualne treści psychiczne. Dużo mniej interesują ją społeczne konwenanse i te role społeczne. Tak więc osobiste potrzeby, skłonności, a także potencjalne słabości innych osób są przez nią zauważane, stymulowane, wspierane.
Natomiast jeśli chodzi o negatywne aspekty, no to właśnie Kalipso może się przejawiać jako taka kusicielka, która zwodzi, uwodzi, w pewnym sensie rozgrywa relacje. Do negatywnych aspektów należy to niezauważanie społecznych potrzeb partnera czy też swoich dzieci i tego, że no, jest taka konieczność, żeby funkcjonować w określonych rolach społecznych, w określonych rolach w tym świecie zewnętrznym. Czasem też ona zbyt intensywnie buduje relacje, co może się skończyć właśnie takim poczuciem uwięzienia w relacji z nią i stąd nie mamy do końca pewności co do charakteru jej relacji z Odyseuszem, czy on tam był właśnie zakładnikiem, więźniem, czy też z własnej nieprzymuszonej woli tą relację z Kalipso budował. Trzecią formą strukturalną kobiecej psyche, którą omawia Toni Wolff w swoim eseju, jest Amazonka. W kolejnym filmie postaram się omówić cechy psychiczne tej formy strukturalnej kobiecej psychiki. Zapraszam.